Jako, chciałabym dzisiaj przedstawić Wam trzy najdroższe figurki z mojej kolekcji. Nie tylko po to, by się nimi pochwalić, ale też opowiedzieć Wam, gdzie je kupiłam, ile na nie czekałam, dlaczego są takie drogie, no i czy jestem z nich zadowolona. Dodatkowo zdradzę Wam sekret, gdzie kupić rzeczy z Japonii z wysyłką do Polski. Zacznę od figurki, która przyszła do mnie parę dni temu, ale czekałam z otwarciem aż do tego filmu, aż do tego dnia. Wierzcie mi, że jestem podjarana, mam ochotę rozerwać, rozszarpać ten karton i nie mogę się doczekać tego, co jest w środku. Ale zanim to zrobię, to sponsorem dzisiejszego odcinka jest Zen Market, który dostarczył mi tego cudownego, ogromnego przystojniaka zamkniętego w kartonie. Zen Market to serwis, który zajmuje się pośredniczeniem w zakupach z Japonii już od 2014 roku, ale dopiero w tym roku wszedł na rynek polski. Jak wiecie z moich innych filmów, wiele japońskich sklepów nie oferuje wysyłki za granicę, a już tym bardziej nie posiada stron w języku angielskim. Dlatego jeżeli macie chrapkę na japońskie kosmetyki, słodycze, ubrania czy oryginalne maskotki, na przykład z Pokémon Center, to bądźcie pewni, że Zen Market ma je w swojej ofercie. Serwis nie tylko pośredniczy, ale załatwia za Was wszystkie formalności związane z zamówieniem. Jedną z zalet Zen Market jest również możliwość zakupów z japońskich portali aukcyjnych, jak Yahoo Japan, Rakuten czy Mercari, czyli taki japoński OLX, gdzie ludzie wrzucają naprawdę ciekawe przedmioty w śmiesznie niskich cenach. Na stronie znajdziesz przydatne kategorie lub jeżeli masz jakiś ulubiony sklep czy portal japoński, możesz szukać bezpośrednio w nim. Chociażby Animate, z którego jak wiecie zamawiam najwięcej goodsów. Szukając konkretnego produktu, polecam po prostu wpisać go w pasek wyszukiwania. To bardzo wygodne i wyświetla nam wszystkie możliwe oferty, zarówno ze sklepów, jak i portali aukcyjnych. Możesz też skorzystać z pomocy translatora Google, czy przekopiować nazwę w języku japońskim przedmiotu czy serii anime, jakiej szukasz, a wtedy wyników pojawi się jeszcze więcej. Mając konkretny link do produktu z japońskiego sklepu, również można go wkleić w pasek wyszukiwania. Dodaj przedmiot do koszyka, a pośrednik sprawdzi jego dostępność. Gdy otrzymasz powiadomienie, że przedmiot jest dostępny, dodaj środki płatności do swojego konta i zapłać za produkt. Jeszcze przed złożeniem zamówienia możesz skorzystać z kalkulatora wysyłki i uzyskać szacunkową wycenę. Zen Market zamówi przedmiot do swojego magazynu, więc płatność pokryje koszty wysyłki krajowej i prowizję od przedmiotu, która wynosi zaledwie 300 jenów, to około 9 zł za każdy kupiony przedmiot. Gdy tylko przedmiot trafi do magazynu w Osace, dostaniesz wiadomość, by utworzyć paczkę. Pracownicy spakują i zważą Twoją paczkę, a jeżeli masz jakieś obawy, możesz również skorzystać z płatnej usługi zrobienia zdjęcia przedmiotu, zanim zostanie on do Ciebie wysłany. Po stworzeniu paczki sam wybierzesz formę przesyłki międzynarodowej i zapłacisz za nią wygodny dla siebie sposób. Spokojnie, jeżeli nie zapamiętałeś wszystkiego, podrzucam w opisie link do poradników, jak zamawiać oraz jak licytować aukcje na japońskich serwisach. Pracownicy Zen Market służą również pomocą w języku polskim, więc w razie jakichkolwiek pytań można do nich napisać. Rejestracja jest zupełnie darmowa i bardzo prosta. A jeśli skorzystasz z kodu promocyjnego ENMA600, dostaniesz 600 jenów na swoje konto. Mój kod promocyjny będzie działać jedynie przez 2 tygodnie od publikacji tego filmu, więc zerknij proszę do opisu, by się upewnić, czy wciąż możesz z niego skorzystać. Daj też znać znajomym, by założyli konto z mojego polecenia. W końcu 600 januszy piechotą nie chodzi. A skoro paczka jest już u mnie i nie mogę się doczekać, to rachu ciachu i bierzemy się za otwieranie. Zaraz sprawdzimy, jak nam zapakowali w magazynie mojego przyszłego męża kolejnego. Swoją drogą. O rany, jaram się. Naprawdę jaram się, dawno nie robiłam unboxingu żadnego. Powiem Wam, że czekałam. Bo jest pora deszczowa, jest szaro, buro i ponuro, jest brzydko, pada deszcz i bałam się, że nic nie będzie widać, jak otworzę ten karton. Tak więc czekałam sobie do tego pięknego dnia, gdzie mam słońce z tej strony, a z tej nie mam. Ale to nic, zaraz przekonamy się, ale się jaram bez kitu, ej słuchajcie, normalnie nie mogę się doczekać, co tam jest w środeczku. Ja tylko zerknę, czy nie ma żadnej faktury, ej! Ej, ej, ej! Matrioszka! Matrioszka! Karton w kartonie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nic nie porysowałam. Plusik, ogromny plusik. Bo jak widzieliście, ja z nożykiem się obchodzę mało delikatnie. Ile bąbelków! Wow! Ale normalnie... Sapańsko, jaki jestem piękny! Ja go wyciągnę, żeby wam nie szeleścić. Oh my god! Moje marzenie z dzieciństwa, Sepciu! Już cię wyciągam, już, bo się udusisz, biedaku! Nożyk w ruch.
ogromny plus za multą bąbelków różnej wielkości. ASMR teraz macie. Oh my god, to jest figurka, słuchajcie, z 2021 roku. Ale jestem piękny. Ciociom! Sephirosy! Miałam 8 lat, jak się w nim zakochałam. A dopiero teraz go mam w swojej kolekcji. Boże, jaki jesteś cudowny. Otwieramy, patrzymy, co jest w środku. Więcej folii. Przyznam się wam szczerze, że polowałam na tą figurkę bardzo długo, ale była ona poza moim zasięgiem finansowym, gdyż ponieważ w Mandarake i w innych sklepach z figurkami używanymi albo po prostu oddanymi do outletu, był on niesamowicie drogi. A na stronie Zen Market wpisałam sobie Sephiroth i wyskoczył mi jako chyba drugi albo trzeci w poleceniu i był o wiele tańszy niż ten, którego widziałam w sklepie stacjonarnie, więc niewiele myśląc skusiłam się. A tu masz otwarcie. Dobra, bo ja tutaj gadu, podniecam się milion, a film będzie trwał 4 godziny, jak tak będę opowiadać wam o moich historiach z szukaniem męża. Dzisiaj mam go na koszulce. No, widzicie, jaka walnięta. Patrzcie go. Czy jak otworzę, to na mnie wyleci? Na magnes, wow, nigdy nie miałam takiego jeszcze. Słuchajcie, ja porobię wam przebitki oczywiście z bliska, bo się teraz wszystko odbija. Ale jest kozak wielki, piękny i ma srebrne włoski. Oh my god. Nie umiem go otworzyć, żeby go nie zniszczyć. Jak cię... Tu trzeba otworzyć. Widzicie, człowiek się uczy cały czas. Pyk. Uwielbiam ten zapach. Słuchajcie, zapach figurki to jest to. Mężuś zahibernowany. Cóż mogę o nim powiedzieć? Jest wspaniały, cudowny, ogromny, ma wymienne rączki, wymienną buzię i przeogromną katanę Masamune, którego kocham, uwielbiam. I ja nie wiem, jak ja go postawię u siebie na wystawce, kiedy ma taką wielką katanę. Włosy są ruchome, co jest niesamowite, ponieważ większość figurek, które posiadam, jest bardzo sztywna, mimo że ma takie delikatnie gumowe elementy, to i tak jest bardzo sztywna. Jego płaszcz również jest miękki, co jest niesamowite. W dotyku jest naprawdę przyjemny. Wydaje bardzo ciekawy dźwięk w momencie, w którym bawię się jego nogami, rękami. Ale niech ten dźwięk was nie zmyli. Wszystko bardzo płynnie chodzi. Figurka jest naprawdę spora. Dlatego w zestawie możemy znaleźć wspornik, który będzie trzymał naszego przystojniaka. Opakowanie zamykane na magnes posiada posrebrzone elementy oraz bardzo estetyczne wykończenie, nie wspominając o wszystkich pięknych kadrach z naszym srebrnowłosym. A skoro o włosach mowa, to moja pierwsza figurka, której włosy nie są matowe, a wręcz błyszczą się na mocny metaliczny odcień srebra. Możemy też pobawić się twarzą naszego żołnierza i zmienić ją na taką z zamkniętymi oczami, przez co wygląda jak zahibernowany. Posiadając cały komplet wymiennych dłoni, możemy pobawić się w ustawienie naszej figurki w naprawdę przeróżne, dziwaczne i fikuźne pozycje. Ze względu na swoją miękkość i giętkość materiałów, miałam naprawdę niezły ubaw testując jego możliwości. Mam nadzieję, że nie zrobię sobie krzywdy
Ponieważ miecz jest aż dotąd, słuchajcie, jest ogromniasty. Jeszcze nie wiem, gdzie będzie docelowo. W planach mam zakupienie nowego regału, który by stał tutaj, z tej strony. I tam może miałby swoje miejsce. Nie wiem, jeszcze nie wiem. Ale bardzo dziękuję Zen Market za cudownego, wspaniałego męża z największą katadą na świecie, Masamune. Cud, miód i orzeszki. Polecam. Drugą najdroższą figurką z mojej kolekcji jest ten oto piękny, niesamowicie pastelowy książę Serie z chińskiej animacji Tenkan Shifuku, którego zakupiłam na stronie Good Smile Company. Przedmioty bezpośrednio na stronie Good Smile Company mają określony termin zakupu, więc jeśli nie wbijecie się w ten okres, no to po ptokach. Z ciekawości szukałam tej figurki na Zen Market i znalazłam ją pod japońskim hasłem Tenkan Shifuku. Więc jeżeli chcielibyście wyszukać coś z tej serii, to polecam właśnie po znakach. Zostawię je dla Was w opisie. Animacja ta ma wykupioną swoją licencję w Japonii, więc bez problemu znajdziecie wszystkie gucy z tej serii właśnie po japońskiej nazwie. Książę był moją pierwszą tak drogą figurką i przyznam, że nie zakupiłam go w pierwszym terminie, ponieważ gryzłam się z myślami, czy na pewno chcę coś tak drogiego. Wspomniałam o tym parokrotnie na Instagramie oraz na live. Ludzie namawiali mnie, żebym go kupiła i sobie nie szkodowała, więc gdy tylko pojawiła się druga tura zamówienia, przypadająca jakoś w moje urodziny, uznałam, że chyba jednak go trochę chcę. Tutaj bardzo chciałabym podziękować osobom wysyłającym donate na moich niedzielnych live, które wiedząc o figurce, świadomie podsyłały mi donaty na prezent urodzinowy. Po złożeniu zamówienia jakoś w listopadzie 2021 roku, figurka trafiła do mnie w 2022 roku, jakoś we wrześniu. Unboxing figurki pojawił się na moim Instagramie, a sam książę często towarzyszył mi na transmisjach live, gdzie niejednokrotnie zachwycałam się nim i pokazywałam, jaki jest piękny. Figurka, mimo że jest ze mną od całkiem długiego czasu, wygląda jak nowa. Trzymam ją z dala od bezpośrednich promieni słonecznych oraz zdejmuję na noc z regału na wypadek trzęsienia ziemi, by przypadkiem nie walnęła o ziemię albo nie połamała się, gdyby regał miał ją przygnieść. Nie skłamiam, jak powiem, że darzę tą figurkę ogromnym sentymentem. Kojarzy mi się ona głównie z naszymi live, gdzie co niedzielę się spotykamy w stałym gronie, rozmawiamy o rzeczach, które nas interesują, które nas fascynują, które lubimy, które sprawiają nam radość. I ta figurka jest dla mnie takim uosobieniem, o rany, aż ta aura boska księcia na mnie spłynęła, jest dla mnie takim uosobieniem właśnie sympatii moich widzów, moich wspierających, moich donatujących, właśnie do mnie i wspieraniu tego mojego hobby, które, no nie oszukujmy się, nie każdego interesuje i nie każdy to rozumie, ale moi widzowie jak najbardziej. I znów łaska boska na mnie spadła. Bardzo Wam wszystkim dziękuję i jest mi niezmiernie miło, że ta piękna figurka, która no jest dla mnie niesamowicie ważna i na którą zawsze patrzę z przyjemnością, może być w mojej kolekcji. Bardzo Wam dziękuję. Książę zachwyca nie tylko szczegółami na swojej szacie, która niczym prawdziwy materiał faluje na wietrze, ale też włosami, które są malowane metodą gradientu i widać niesamowitą staranność w makijażu twarzy, jak i każdej drobnej ozdoby. Doceniam również, że nawet wścibsko zaglądając pod spódnicę możemy dostrzec bardzo zgrabne nóżki. Figurka ma półprzezroczyste elementy oraz solidne, imitujące metal części, do tego kwiaty, koraliki, wstęgi, a nawet miecz. Trzecia figurka, która kosztowała mnie najwięcej i niestety rozczarowała mnie nieco po czasie, to Wei Wuxie z serii Mado Soshi. Jest to chińska animacja ponownie, która ma również licencję w Japonii. Dokładnie jest to figurka Yinlin Laozu, czyli patriarcha Yinli we własnej osobie. Jeżeli źle to wymawiam, bardzo przepraszam. Figurkę zamówiłam w listopadzie 2021 jako prezent gwiazdkowy dla samej siebie, ponieważ jego wysyłka i tak miała nastąpić dopiero w styczniu 2023. Początkowo była to chyba nawet inna data, maj czy kwiecień, ale tak czy siak przypadała dopiero na 2023 rok. Jeżeli chcielibyście ją zakupić, dostępna jest na Zen Market. Znajdziecie ją zarówno po wpisaniu frazy Wei Wuxie, jak i znakach. Link zostawiam w opisie. Jak widzicie na stronie, ale też na mojej szybkiej rolce z unboxingu, figurka wyglądała nieco inaczej niż to, co obecnie mam w domu. I nie dostałam trafnej figurki, jak na początku myślałam. Jak się okazuje, jeden fragment z miękkiego plastiku z czasem poprzez siły grawitacji, ale też i temperaturę, po prostu zaczął samoistnie opadać. Zestresowana myślałam, że problem dotyczy tylko mojej figurki, jednak po przegrzebaniu internetu i zobaczeniu zdjęć innych ludzi, okazało się, że jest to wada występująca w każdej figurce. Nie ukrywam, jest mi nieco przykro, bo to nie są małe pieniądze, to naprawdę droga figurka i jest przepiękna, uwielbiam ją, ale ten jeden fragment, nawet widać, ja zrobię przebitki, ale widać dokładnie, w którym momencie
się wygiął i odkształcił. Z jednej strony cieszę się, że nie są to włosy, czy tutaj te elementy, na przykład sznurki od szaty czy od fletu. Cieszę się, że nie zniszczyła mu się twarz, że nie zniszczyły mu się ubrania, no ale z drugiej strony nie po to płacimy takie duże pieniądze, by wygięła nam się część figurki, mimo że jest plastyczna i powinna wyglądać o tak. W sumie to można powiedzieć, że figurka żyje własnym życiem, skoro się rusza. Pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło. Reszta figurki jest niezwykle szczegółowa. Od nagrobka imitującego kamień poprzez drobne skały, gradientowo pigmentowaną smugę krwi, czy niesamowite detale w ubraniu. Musicie przyznać, że ma również bardzo przystojną buzię. Wei Wuxie ma również jeden wymienny element, jakim jest jego dłoń, w której trzyma flet. Sami możemy zadecydować, czy chcemy go z fletem, czy bez niego. Jestem wręcz na 100% pewna, że pojawią się jakieś głosy, opinie, komentarze dotyczące tego, że to tylko kawałek plastiku, dlaczego jest to dla mnie takie ważne i dlaczego kupuję takie drogie rzeczy. Ale ten kawałek plastiku z jakiegoś powodu daje mi radość. Jest dla mnie ważny. A to chyba najważniejsze w hobby, to chyba najprzyjemniejsza część kolekcjonowania czegoś i dzielenia się swoim zainteresowaniem z innymi. I zabrzmi to kontrowersyjnie, ale zapytam się wprost. Czy myślicie, że przepłaciłam? Czy takie ceny to za dużo, a może wręcz za mało? Czy wy coś kolekcjonujecie? Albo czy chcielibyście coś kolekcjonować? Podzielcie się swoją opinią w sekcji komentarzy, a ja jeszcze raz przypominam, żebyście skorzystali z kodu promocyjnego IDMA600 w Zenmarket, bo naprawdę jest tam wszystko i aż szkoda by było nie skorzystać. Trzymajcie się, do zobaczenia. Bye bye!